Tak na gorąco, 15 minut, 20 po zakończeniu spotkania, jakbyś podsumował te wydarzenia wojskowe? W zasadzie nie ma o czym mówić. Daliśmy się zepchnąć, pozwoliliśmy Legii, żeby zrobiła na boisku to, co chciała. Mimo naszych starań i chęci, które przejawiały się może w jakiejś tam agresji, strzeliliśmy sobie w zasadzie same bramki. Pierwsza, czy druga, czy trzecia, czy czwarta to były takie bramki, które oczywiście, które można było uniknąć, ale prawdopodobnie przy tej klasie Legii strzeliłaby inne. Ta porażka boli, ale z każdej porażki można wyciągnąć jakieś pozytywne wnioski. Oczywiście. Myślę, że ten sezon jest długi i zawodnicy naprawdę chcieliby prawdopodobnie jechać już na wakacje, jednak gra się dalej. Nie można podchodzić do meczu w ten sposób i po prostu dać sobie strzelić, szczególnie u siebie, 4 bramki w ostatnim meczu sezonu. Jednak chcemy zakończyć optymistycznym akcentem ten sezon jesienny i po prostu jechać na Jagiellonii i zrobić dobry wynik. Jeszcze do Jagiellonii bym chciał wrócić na sam koniec, a druga kwestia jest taka, że Legia no naprawdę jest bardzo silny zespół, europejska półka i oczywiście można przegrać z Legią w takim czy innym stylu, no ale naprawdę widać było, że Legia potrafi grać piłką i ciężko postawić jej warunki. No to pokazała dzisiaj. Nie mieliśmy w zasadzie żadnej recepty na to, jak zbliżyć się do bramki przeciwnika. Myślę, że te sytuacje, które w zasadzie mieliśmy pół sytuacji w drugiej połowie, też nie potrafiliśmy wykorzystać. No, nie mieliśmy tej jakości pod bramką i Legia nam bardzo dobrze przeszkadzała. Także to było no, bardzo słabe spotkanie. Jagiellonia, na koniec pytam, jedzie zespół na ostatni mecz jesieni. Być może wstawisz do składu, czy trener Dankowski wstawi do składu Błażeja Augustyna, który będzie mógł grać. Być może ta obrona będzie troszkę inaczej wyglądała personalnie. Być może. Błażej jest zawodnikiem, który w zasadzie jest niepisanym liderem naszej drużyny, bo gra bardzo dobrze. Także szkoda, że nie mogliśmy go z niego skorzystać w tych ostatnich meczach za te kartki, które pauzował. I na pewno będzie wielkim wzmocnieniem naszej drużyny. Czekamy z niego na jego powrót.